Witam z BoxingNews.pl, Maciej Dreyer. Witam. Gratuluję fenomenalnego zwycięstwa. Co możesz powiedzieć właśnie o tej walce? Że przygotowywałem się na nią bardzo długo, biegając na przykład przed szkołą o 6 rano, żeby kondycję narobić i tak dalej. I codzienne treningi, bo się przygotowuję do Mistrzostw Polski w kwietniu, to są 4 się zaczynałem. No i tyle. Twoja walka doczekała się dogrywki, czy się tego spodziewałeś, czy raczej byłeś się pewny, że ty wygrałeś? Spodziewałem się tego, bo wiedziałem, że to jest zawodnik, bo znam go nawet dobrze. No i ogólnie wiedziałem, że to tak mogło się skończyć. Czym cię zaskoczył właśnie twój przeciwnik? Kondycją też, bo ogólnie mieliśmy podobną kondycję, ale widać, że jednak, że wygrałem przez nią akurat. Bo tak punktowaliśmy równo i wszystko wchodziło to, co się trenowałem i co mi trener nauczył. Powiedz może kilka słów o przygotowaniach do swojej walki. Gdzie, z kim? Ogólnie biegałem z kolegą właśnie na rano przed szkołą, czyli poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. To były moje biegania. W poniedziałki i w piątki normalne treningi i technikę mieliśmy. Wtorki i czwartki mieliśmy crossfit, nie? Tak jakby. A środę mieliśmy wolną i weekendy tak samo. Gdzie następne starty? W kwietniu właśnie w Głogowie, Mistrzostwa Polski. A tak cię zapytam właśnie, jesteśmy właśnie na gali MMA, czy ciągnie się właśnie, żeby przejść z K1 właśnie do MMA? Jeszcze nie mam takiego zamiaru, ale być może w przyszłości jakoś zmienię plany. Okej, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila. Dziękuję i pozdrawiam trenera i wszystkich, co pomagali mi się przygotować do tej walki. Dziękuję. Dzięki wielkie.